A ja po raz kolejny przywitam się z wszystkimi, którzy przybyli na to miejsce, aby słuchać Bożego Słowa, które chciałem dzisiaj przed wami otwierać. Zanim jednak otworzę karty Biblii i będę mówił na ten temat, który przygotowałem na podstawie Pisma Świętego, chciałem zapytać, czy pamiętacie jakieś wielkie kryzysy światowe? Czy pamiętacie? Coś z przeszłości, niekoniecznie coś, co teraz ma miejsce, o czym wszyscy myślimy i słyszymy. Czy wydarzyły się jakieś wielkie kryzysy w czasie waszego życia? A może słyszeliście o takich, przynajmniej od waszych ojców, dziadków, babci? O, wielki kryzys finansowy, rzeczywiście. Nie tak dawno temu na Ziemi miał miejsce wielki krach, dotknął on ekonomicznie Stanów Zjednoczonych i wszystkich zależnych rynków od tego właśnie państwa. Jak się okazało, nasz kraj jakimś cudem wtedy w miarę nieźle przedryfował, ale rzeczywiście kraje zachodnie miały sporo problemów ciągnących się przez wiele miesięcy, a nawet wiele lat. I to jest bardzo aktualny temat. Dosyć niedawno miał miejsce. Jeżeli mówimy o wielkich, światowych kryzysach, to nawet w nazwie możemy spotkać się z czymś takim jak pierwsza, tudzież druga wojna światowa. Pierwszej to może wiele z nas już nie pamięta, ale jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, do dzisiaj żyją świadkowie tych wydarzeń. To był ogromny kryzys i faktycznie nazwa światowa nie jest tutaj bez znaczenia, bo dotknął on właściwie całego globu. Przez 6 lat wielki konflikt, właściwie pochłaniający miliony istnień ludzkich, doprowadzający do zniszczenia, do zacofania ekonomicznego, zdrowotnego wielu, wielu krajów. O czym jeszcze możemy wspomnieć? Po II wojnie światowej teoretycznie pokój, ale jednak był kryzys związany z zimną wojną, a tudzież z pewnymi fragmentami historii tej zimnej wojny. Nawet jeden z nich ma nazwę kryzys kubański chociażby, kiedy już wydawało się, że pokój znowu zawiśnie na włosku, a w zasadzie, że może dojść do wybuchu ponownie konfliktu. Wszyscy obawiali się tego, czy dojdzie do wojny jądrowej, ponieważ wszystkie liczące się mocarstwa zbroiły się bardzo w tego rodzaju broń i bardzo duży lęk, napięcie było z tym związane. Możemy też powiedzieć o tak zwanym kryzysie klimatycznym. Tak? Dzisiaj coraz więcej osób o tym mówi, że jesteśmy świadkami takich zmian w pogodzie, które będą odbijać się na naszym życiu w bardzo negatywny sposób, że wiele osób straci możliwość życia w swoich dotychczasowych środowiskach i lokalizacjach. Ale kiedy myślę o kryzysach, oczywiście dzisiaj przychodzi mi na myśl tylko i wyłącznie ten, o którym się mówi wszędzie, a więc pandemia COVID-19, a więc bardzo rozpowszechniony rodzaj epidemii, który dotyka wszystkie kraje świata. A jeżeli mówimy już o niej, no to co się z nią wiąże? Przede wszystkim problemy zdrowotne i śmierć tysięcy ludzi. Dzisiaj chyba każdy z nas zna kogoś, kogo to był może bliski nam, może należał do rodziny, może był dalszym przyjacielem, znajomym, który z powodu tej choroby znalazł się w szpitalu, może ma dzisiaj jeszcze jakieś powikłania poszpitalne, po-covidowe, a może po prostu odszedł z tego świata. Masa ludzi i skala tego zjawiska powoduje ogromny wpływ tej choroby na funkcjonowanie dzisiejszego świata. Mamy ograniczane swobody, nawet dotyczące zgromadzeń. Mamy ograniczoną swobodę dotyczącą tego, jak będziemy wyglądać pośród ludzi. Musimy zakrywać twarz, musimy pamiętać o pewnych obostrzeniach związanych z pewnymi gałęziami gospodarki, nawet z gałęziami takiego codziennego życia dotyczącymi miejsc handlu, usług, niektóre z nich całkowicie pozamykane. A więc działalność dzisiaj nie jest możliwa w takim zakresie jak wcześniej. To wszystko ma oczywiście swoje skutki ekonomiczne. Potrzebne jest to z jednej strony dofinansowania do tych gałęzi, które są pozamykane. Z drugiej strony ludzie, którzy nie potrafią, nie mogą skorzystać z tych dofinansowań, mają problemy dotyczące utrzymania siebie, swoich pracowników. Wiele osób martwi się o swoją przyszłość.
czy wróci na rynek, czy będzie miał możliwość utrzymania się dalej przy życiu. No i właśnie, jeszcze jeden temat. Te maseczki i wprowadzone szybko szczepionki, które bardzo dużo uwagi dzisiaj pochłaniają. Z jednej strony są w jakiś sposób tutaj uważane za bardzo ważne elementy ograniczające teoretycznie możliwość dalszego rozwoju pandemii. Z drugiej strony powstają pewne grupy osób mówiące, że zarówno maseczki, jak i szczepionki to jest wymysł bardzo zły, wręcz szkodliwy dla naszego zdrowia. A więc pojawiają się pewne dyskusje, które pochłaniają, które wciągają nie tylko ich bezpośrednich uczestników, ale także budzą emocje u słuchaczy, u osób, które może nie do końca znają się na temacie, ale chcą zająć stanowisko i podjąć decyzję, jak funkcjonować w życiu. Pojawiają się różnego rodzaju rozmaite teorie dotyczące pochodzenia wirusa wywołującego chorobę. A więc czy to celowe działanie osób pracujących w laboratorium na rzecz szkody dla człowieka, powstanie jakiejś broni biologicznej, czy może w jakiś sposób jednak przypadkowe przejście wirusa ze zwierząt hodowanych albo zabijanych dla celów spożywczych, które w nieludzkich warunkach były przechowywane, jeszcze może tuż przed śmiercią, znajdowały się na targowiskach blisko ludzi, gdzie one same osłabione, potencjalnie narażone na choroby, mogły choroby sobie nie tylko same zaszkodzić, ale także przekazać człowiekowi. Różne tego typu dywagacje. I w obliczu tego kryzysu, ale również wszystkich poprzednich, zastanawiam się, jak wiele osób zadaje sobie pytanie o to, czy to wszystko wskazuje na zbliżający się koniec świata. Czy to wszystko nie nawiązuje również do Pisma Świętego, które mówi o pewnych znakach w kontekście zbliżającego się końca historii Ziemi, a także historii grzechu. W zasadzie można powiedzieć, że ludzie żyjący w czasie II wojny światowej chyba mogli mieć takie właśnie myśli, czyż nie? Wojna, zniszczenia, popłoch, śmierć, bezwzględność ludzi, którzy wtedy brali udział w walkach, to były znaki. Znaki takiego zaawansowania zła, które myślę, że tamci ludzie jednoznacznie mogli odczytywać jako znak tego, że koniec już jest bliski. Kiedy myślimy o tym wszystkim, co było związane z innymi kryzysami wspomnianymi teraz, albo z jeszcze jednym niewspomnianym, ale również dosyć bliskim nam, ze zniszczeniem dwóch wież Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku, wtedy też mówiono, po tym wydarzeniu świat nigdy nie będzie już taki sam. Wiele osób również w tym wydarzeniu odczytywało znaki zbliżającego się rychło końca świata. I obecnie również w czasie tej pandemii ludzie myślą, raz, że dotyka ona tak wielu osób, bezpośrednio powoduje śmierć tak wielu istnień ludzkich, ale dwa, otwiera drogę do niespotykanych dotąd rodzajów działań, takich jak właśnie ograniczanie swobód ludzi, do tego, aby w masowy sposób szczepić ludzi milionami preparatów. Niektórzy mówią o tym, że manipuluje się też ludzkim umysłem, bombardując go ciągle informacjami o nowych zachorowaniach, o śmierci, celowo wprowadzając lęk, gdyż lęk jest sytuacją, w której łatwiej ludźmi jest właśnie manipulować i skłaniać do pewnych działań, do których w czasie pokoju i dobrostanu nie byliby w stanie się dać namówić. Ale jeżeli chodzi o taką epidemię jak teraz, musimy mieć świadomość, że historia mówi o wielu innych pandemiach, które miały miejsce w przeszłości. Chociażby fakt jest niezbity na to dowód mówiący o tym, że generalnie nawet grypa, coroczna grypa była albo epidemią, albo pandemią o zasięgu globalnym i bardzo wiele istnień ludzkich niestety dotykała. Wiele osób chorowało, wiele osób ginęło. Mówiło się o tej grypie, ale nie w takim stopniu jak teraz. Niemniej jednak dużo lat wcześniej przed nami mieliśmy inne epidemie, takie jak chociażby epidemię cholery. To była choroba, która dziesiątkowała ludność Europy w czasach, kiedy nie znano podstawowych zasad higieny.
wtedy całe wsie, właściwie można powiedzieć, ginęły z powierzchni ziemi, z map znikały. Mamy dzisiaj tego pamiątki w postaci pewnych cmentarzy, tak zwanych cholerycznych, pewnych monumentów, obelisków upamiętniających to. Sam mieszkam w pobliżu takiego miejsca, gdzie wiem, że w czasach historycznych było to miejsce unikane przez ludzi żyjących i zdrowych. Cmentarz choleryczny, miejsce, gdzie złe powietrze mogło zarazić tych, którzy tam przechodzili. Stała tam taka lampa ostrzegająca, aby się tam nie zbliżano. Epidemie dżumy, nawet pewna lektura o tym tytule dzisiaj jest bardzo często właśnie czytana przez młodzież, omawiana na lekcjach języka polskiego i płynące z niej wnioski. Zachowania ludzi będących bohaterami opisane w tej książce, reakcje na zagrożenie i również zmiana spojrzenia na Boga, który patrzy teoretycznie na to wszystko i się nie interesuje ludnością. A więc epidemie nie są nową rzeczą. Zapewne ludzie w tamtych czasach także zastanawiali się, kiedy nadejdzie koniec świata, historii grzechu, który tak bardzo się panoszy i objawia również w chorobach. Ale co na ten temat wszystkim mówi Biblia? Co Biblia mówi o drodze prowadzącej do końca świata? Czy obecna pandemia, SARS-CoV-2, wirus panujący na całym świecie, jest tym bezpośrednim znakiem poprzedzającym przyjście Jezusa? Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Chciałbym, abyśmy dzisiaj bazowali na wersetach od 3 po 14. Na początku jednak przeczytam te wersety od 3 po 8. Ewangelia Mateusza 24, 3 po 8. A gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy teraz, widzimy, że uczniowie byli głęboko zainteresowani. Uczniowie Jezusa pytali Go na osobności, jakby nie mieli śmiałości przed całą publiką, która mogła towarzyszyć Jezusowi. Prosili Jezusa, aby odpowiedział im na pytania. Co będzie znakiem, po pierwsze, zburzenia Jerozolimy, ale po drugie, bliskiego przyjścia końca świata, końca historii grzechu, nadejścia Królestwa Bożego? Jezus najpierw zaczął od tego, aby być ostrożnym i nie dać się zwieść. Ostrzegł przed możliwością zaistnienia wielu fałszywych nauczycieli. Czyż dzisiaj również fałszywych proroków nie ma na świecie, nie było? Historia podaje, że co rusz w różnych częściach świata pojawiają się albo to fałszywi Jezusowie, albo Mesjasze o różnych nazwach, imionach, czyniący cuda, zakładający sekty, które bardzo często jednak prowadzą do nikąd, a w najgorszym wypadku do śmierci, zbiorowych samobójstw. Ale czytamy dalej. Usłyszycie o wojnach, wieści wojenne, powstanie naród przeciwko narodowi. Czyż tego nie doświadczyliśmy? Czyż tego nie doświadczali nasi przodkowie? Teraz na świecie, jak wiemy, toczy się masa konfliktów zbrojnych. Cały czas. O nich się nie mówi, ale to jest faktem. One mają miejsce teraz. Będzie głód? Owszem, głód mamy. Miliony dzieci rocznie umiera z powodu niedożywienia. Łącznie z nimi często ich rodzice. Mór i trzęsienia ziemi. Katastrofy naturalne też towarzyszą nam na co dzień. Trzęsienia większej lub mniejszej siły mają miejsce co kilka lat, wywołując czasem falę tsunami, czasem niszcząc miasta i grzebiąc mieszkańców różnych okolic ziemi. Ale to słowo, do którego tutaj zmierzam, to słowo mur.
oczywiście nie mur przez U otwarte, ale przez U zamknięte, oznaczający inaczej sytuację związaną właśnie z obecnością jakiegoś zarazka, jakaś epidemia, jakaś choroba, która kładzie kres życiu. I będzie mur. I te mury miały miejsce w historii i mają miejsce również obecnie. Zobaczmy, że również Apokalipsa, a więc Księga Objawienia Jana w 6 rozdziale, w 8 wersecie wspomina fakt istnienia śmierci, którą wiąże się właśnie z chorobami. Objawienie Jana 6:8. Jan sprawozdaje: i widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Zwróćmy jednak uwagę na jeden fakt. Widziałem tego konia, powiedział Jan, a chwilę wcześniej w 7 wersecie jest powiedziane, że była to czwarta pieczęć. Czwarta pieczęć, usłyszał głos i ta postać, która się wypowiadała, powiedziała: chodź i zobacz tę śmierć, która niszczy również za pośrednictwem moru. Jak czytamy jednak w tym rozdziale Objawienia Jana, tych pieczęci było dużo więcej. Ta jest dopiero, którą w kolejności? Czwartą. To nie jest ta pieczęć bezpośrednio poprzedzająca przyjście Jezusa. Zresztą, kiedy kończymy ten fragment Ewangelii Mateusza 24 rozdziału, który przeczytałem, tam padają wyraźnie te słowa, które również powinny rozstrzygnąć jakiekolwiek wątpliwości. Ale to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, to dopiero początek boleści. Choć katastrofalne w skutkach, choć prowadzące do wszelkiego rodzaju zła, a w najgorszych wypadkach do śmierci, a również do rozstań, do wielu chorób, smutków i cierpień, to wszystko dopiero początek boleści. I to, czego doświadczamy w postaci epidemii i tych epidemii również opisanych na kartach Biblii, tych morów, to nie jest koniec, ale to jest dopiero początek końca. Jak widzimy, te wydarzenia nie mają mocy zakończenia historii życia, zakończenia historii grzechu na ziemi. Bo zarówno te epidemie, jak te wojny były już dawno i generalnie rzecz biorąc niczego nie zmieniły, nie zakończyły. One po prostu są bezpośrednim efektem działania zła na ziemi. Są skutkiem ludzkich decyzji, którzy ludzie to oddają bardzo często władzę jednak diabłu, temu, który jest twórcą zła na ziemi. I pod jego wpływem wywołują wojny, pod jego wpływem również dokonują innych decyzji, które mogą wpływać na to, że chociażby szerzą się choroby. Odrzucają podstawowe zasady higieny, jak było chociażby przy epidemii cholery, ale także jakąkolwiek opcję by nie wybrać dzisiaj, skąd wzięła się pandemia COVID-u. To jeżeli przyjmiemy, że jest to celowe działanie mające w jakiś sposób ograniczyć ilość ludzi na ziemi, to trzeba powiedzieć, że jest to zło. Zło na pewno zapoczątkowane przez diabła, bo tylko on chce niszczyć i zabijać. A jeżeli przyjmiemy, że ta choroba jednak przeskoczyła z jakiegoś schorowanego zwierzęcia na człowieka, to wiemy bardzo dobrze, w jakich warunkach takie zwierzęta dzisiaj są hodowane i trzymane. Jak bezdusznie są traktowane. I mamy świadomość tego, że Pan Bóg nigdzie nie mówił, aby właśnie w ten sposób postępować ze zwierzętami. Pan Bóg, który również określił jasno w Piśmie Świętym, jakiego rodzaju zwierzęta można jeść, a jakie lepiej unikać, jakich unikać w naszej diecie z powodu potencjalnego zagrożenia naszego zdrowia. Jakkolwiek nie spojrzymy na sytuację, widzimy, że jest to po prostu efekt ludzkich i diabelskich działań na tej ziemi. Bardzo ciekawe jest to, że w zasadzie diabłu nie zależy na końcu świata. Czy nie uważamy, że tak właśnie jest? Diabeł, mając świadomość tego, że czas jego działalności na ziemi jest ograniczony, powinien i na pewno dąży do tego, żeby jak najbardziej przedłużać życie w cierpieniach na tej ziemi.
aby to wszystko kręciło się jak najdłużej. On cieszy się z tego, kiedy ludzie doznają różnych szkód, chorób, trzęsień, wojen, innego rodzaju katastrof, ale jednocześnie ma ogromną radość z tego, że przychodzą na świat kolejne istoty, które będą mogły być przez niego pognębione, a przede wszystkim, które będą mogły stać się jego łupem w tym wielkim boju między dobrem a złem, między Bogiem a szatanem. A więc diabeł, powodujący z jednej strony te wszystkie katastrofy, z drugiej nie ma mocy zakończenia historii życia na ziemi. A tym bardziej na pewno nie ma mocy, aby zakończyć historię grzechu, którego sam jest autorem. Kiedy otworzymy Ewangelię Jana na 12 rozdziale, wersecie 31, znajdziemy takie słowa Pana Jezusa. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 12:31: teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Jezus tuż przed swoją śmiercią wiedział, że diabeł, który miał jeszcze przystąp do nieba, będzie z tego nieba wyrzucony. Ale diabeł nazywany jest przez niego władcą tego świata. I to ten władca zaprowadza taki, a nie inny porządek na tym właśnie świecie. I jakby potwierdzając te słowa, Jan znowu w Apokalipsie, 12 rozdziale, w wersetach 9 i 12 mówi, Apokalipsa 12, 9 i 12, i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali jego aniołowie. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Diabeł wie, że ma czasu niewiele, ale to nie on nastawia ten stopel. To nie on ten budzik ustawił. Gdyby to od niego zależało, to pewnie przestawiałby ten zegar ciągle wstecz i wstecz i wstecz, żeby mieć więcej czasu na zwodzenie świata, na gnębienie wszystkich istot tutaj żyjących. Ale wiemy, że on ma świadomość rychłego końca istnienia tego stanu rzeczy. Przejdźmy więc Ewangelii Mateusza 24 rozdziale dalej. Powiedzieliśmy sobie, że te wszystkie katastrofy to dopiero początek boleści. A co mówi Jezus w wersetach 9 i 10? Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Zobaczmy. Ogromny problem dla osób wierzących. Jak się wydaje, wszyscy odwrócą się przeciwko nim. Wszystkie narody będą pałać nienawiścią. Do was? Z jakiego powodu, mówi Jezus? Czy z powodu tego, że będziecie negować istnienie epidemii? Czy z powodu tego, że będziecie podnosić fakt tego, że maseczki szkodzą zdrowiu, a może szczepionki są sposobem na po prostu obniżenie ilości ludzi na świecie? Czy chodzi tutaj w tym wszystkim o takie sprawy? Pan Jezus mówi jasno. Wielu zgorszy się i będą was nienawidzić. Z jakiego powodu? Dla imienia mego. Dla imienia mego. Kiedy Pan Jezus mówił w swoich słowach opisanych w Ewangelii, a może w innych fragmentach Biblii, że te rzeczy, o które dzisiaj toczy się tak zagorzała dyskusja i zacięta walka bardzo często, również w kręgach osób mówiących, że są wierzącymi Biblii, że to są rzeczy zasadnicze, że to są rzeczy, na których zawiśnie ostatecznie los ziemi i los osób wierzących i niewierzących Bogu? Czy to jest tą treścią? Nie. Jezus mówi wyraźnie. To moje imię, a więc mój charakter, moja misja, którą wypełniam, powód, dla którego przyszedłem na ziemię, to będzie sednem. Zobaczmy, że w Apokalipsie Jana, do której znowu zachęcam, byśmy ją otworzyli na rozdziale 12 i kilka wersetów dalej niż przed chwilką, werset 17 mówi o prześladowaniu
osób z uwagi na Jezusa. Apokalipsa Jana, 12 rozdział, 17 werset mówi tak. I zawrzał smok, ten zrzucony na ziemię oczywiście, gniewem na niewiastę, odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Prześladowania nie będą miały miejsca w ostatecznym rozrachunku wobec osób, które buntują się na organizację opieki zdrowotnej czy innych tych ziemskich spraw, ale one bezpośrednio dotkną osób wiernych Jezusowi i wiernych Jego przykazaniom. Osób strzegących świadectwa Jezusa i strzegących Jego przykazań. Możemy to śmiało połączyć z kolejnym rozdziałem Apokalipsy, 13 rozdział, werset 11 oraz 15 po 17. 13, 11 oraz 15 po 17. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich i mówiło jak smok, i dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Znamię, o którym jest tutaj mowa, charakteryzujące wrogów ludu Bożego. Znamię, które przyjmują ludzie oddający pokłon sile wrogiej wobec Boga. Czy tym znamieniem jest szczepionka, czy maseczka na twarzy? Czy o tym tutaj jest mowa? Czy Biblia mówi o takich kwestiach? Czy Biblia nie odwołuje się bezpośrednio do tego, że oddanie pokłonu Bogu wiąże się z przyjęciem Jego prawa, Jego przykazań, o których przed chwilą wspomnieliśmy, Jego sposobu na zbawienie w Jezusie Chrystusie, o którym zaraz powiemy. A pokłon oddany posągowi bestii, posągowi, który jest jakby obrazem sprzeciwienia się Bogu, to jest wszystko odwrotne wobec Bożej woli. Przykazania niezgodne z Pismem Świętym i fałszywe sposoby na zbawienie człowieka. Drodzy, jeżeli mówimy o przykazaniach, to możemy jasno dowieść tego, że Pan Jezus bardzo podkreślał ich rolę. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wersety od 17 po 19, Mateusza 5, 17 po 19, Jezus mówi tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę, powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Pan Jezus nie przyszedł zmienić prawa, które sam nadał. On przyszedł, aby w doskonały sposób wypełnić Jego treść i umożliwić nam zbawienie. Jakie są te przykazania? Możemy znaleźć ich treść chociażby w 20 rozdziale Księgi Wyjścia albo w 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Pozwólcie, że przeczytam tylko kilka słów z drugiej Księgi Mojżeszowej, a więc z Wyjścia 20. W tym wersety 4 po 6, 8 po 11. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica,
ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Drodzy, to są tylko dwa przykazania. Z pozostałymi większość świata może nie ma takiego problemu, zwłaszcza świata chrześcijańskiego. Ale ci, którzy mówią, że wierzą Biblii, jaką mają świadomość istnienia tych dwóch przykazań, o których wspomniałem? A jeżeli nawet mamy świadomość istnienia pozostałych, to czy rzeczywiście postępujemy zgodnie z ich treścią? Z treścią tak uniwersalną wobec wszystkich. Z treścią, którą Pan Bóg daje nam nie po to, żeby nas uciemiężyć, ale po to, aby nam się dobrze żyło, abyśmy mogli we właściwy sposób oddawać Jemu chwałę, mieć pokój z Nim. Tak więc prześladowani, wierni Bogu ludzie będą obciążeni prawdopodobnie odpowiedzialnością za istnienie tego zła, które obserwujemy na świecie. To przeciwko osobom strzegącym Bożych przykazań. Obróci się zło na tym świecie, mówiąc, to oni, ci dziwacy, którzy uparli się przy jakichś swoich zasadach, sprowadzają na nas te naturalne katastrofy, te wszystkie epidemie. Trzeba coś z nimi zrobić. Musimy zmusić ich do zmiany postępowania albo zgładzić. Tak, tak mogą wyglądać wkrótce prześladowania osób wierzących Bogu. Ale w tym wszystkim Pan Bóg obiecuje osobom wiernym Jego Słowu, że nie zostawi ich samych. Księga Izajasza 41:10 pozostaje bardzo aktualną obietnicą dla nas również dzisiaj. Izajasza 41:10 mówiąca: nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Pomimo złości ludzi, pomimo ataków diabła, Jezus mówi, ja jestem z tobą, aby cię wzmocnić. I zmierzając ku końcowi tego fragmentu przewidzianego na dzisiaj, w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, przeczytamy werset 11 po 13. Znowu powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jezus zachęca do wytrwania wśród fałszu, wśród oziębłości, wśród bezprawia, które tak bardzo się rozpanoszy, którego będą szczególnie, jak mówię, doświadczać osoby wierne Bogu, ale także będą doświadczać skutków swojego odstępstwa ludzie, którzy sprzeciwiają się Jego przykazaniom. I werset 14 tego 24 rozdziału mówi: i będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Jest ten znak bezpośrednio poprzedzający przyjście Jezusa. Głoszenie Ewangelii wszystkim narodom. Jaka jest ta Ewangelia? Kiedy mówimy o czasach końca, znowu nie sposób nie sięgnąć do Księgi Objawienia, Księgi Apokalipsy. Tam w 14 rozdziale, wersety 6 po 10 mówią: widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwały, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Cóż za dziwna treść Ewangelii. Ale musimy mieć świadomość, że Ewangelia jest dobrą nowiną, tak jak z definicji to wynika, wiążącą się jednocześnie z ostrzeżeniem przed tym, co wynika z odrzucenia tej szansy zbawienia, którą daje nam Bóg. A więc po raz kolejny pojawia się hasło znamienia przyjętego przez wrogów Boga.
po raz kolejny pojawia się hasło Boga jako stwórcy, jako sędziego. Boga, który o swojej stwórczej roli przypomina, między innymi w przykazaniu mówiącym o sobocie. I kiedy pomyślimy o tym w kontekście Ewangelii Jana, w kontekście również jego listu, którego jest autorem, pierwszy list Jana 3:4, mówi wyraźnie, kto potrzebuje Ewangelii. Pierwszy Jana 3:4, każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Każdy, kto znając przykazania Boże, postępuje wbrew nim, staje się winny grzechu. A Rzymian 3:23 w połączeniu z Rzymian 6:23 daje nam odpowiedź, ile osób wymknęło się spod tego przekleństwa. 3:23 mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Każdy złamał Boże przykazania. Lecz, jak czytamy w 24 wersecie, są usprawiedliwieni darmo, z łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. A jak dodaje Rzymian 6:23, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Wszyscy powinniśmy zginąć, ale ratunek w Jezusie i Jego misji jest oferowany wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Bez względu na miejsce zamieszkania na tej planecie, bez względu na to, skąd pochodzą. Ale warunek jest jeden. Uwierzenie tej drodze do zbawienia, o jakiej czytamy w Piśmie Świętym. Jesteśmy więc w trakcie wydarzeń opisanych w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jesteśmy w trakcie doświadczania skutków bolesnej epidemii, która jako swoje żniwo zgarnia codziennie tysiące istnień ludzkich. Kolejne wpędzając w ubóstwo i innego rodzaju problemy. Jesteśmy w trakcie doświadczania innych opisanych wydarzeń przez Jezusa, ale to wszystko dopiero początek boleści. Nieuchronnie zbliża nas to do końca historii grzechu, ale jesteśmy na początku tych wydarzeń. Epidemie, choć tragiczne, nie zakończą historii tego świata, nie przyczynią się do końca historii grzechu. To nie COVID i zgony z nim spowodowane, to nie obostrzenia czy szczepionki są najważniejszą treścią, na którą dzisiaj powinniśmy debatować i rozmyślać. Treścią, której powinniśmy poświęcać tyle czasu. Ale najważniejszą decyzją i rzeczą, o której dzisiaj powinniśmy pomyśleć i decyzją, jaką powinniśmy podjąć z tym związaną, jest to, czy znam Boże przykazania. Czy ja znam również Ewangelię z tym związaną? Czy wytrwam w przestrzeganiu tych przekazań i w doświadczeniu tej Ewangelii oraz głoszeniu jej całemu światu, jak zapowiada ewangelista Mateusz? Czy wytrwam w tym wszystkim pomimo prześladowań? Czy jestem na nie gotowy? Nie prześladowań spowodowanych moim osobistym podejściem, moją opinią na temat pandemii, maseczek i szczepień, ale moją postawą wyrażającą wiarę bądź niewiarę Jezusowi i Jego przykazaniom. Przykazaniom, które w niezmiennej, doskonałej formie znajdę w Biblii. Po której stronie jesteś? Po której stronie będziesz już wkrótce, kiedy te wydarzenia, o których czytaliśmy, będą miały miejsce na ziemi? Czy będziesz po stronie prześladowanego, ale wspomaganego przez Boga, któremu ten Bóg obieca siłę i moc do przetrwania tych chwil? Czy będziesz po stronie prześladującego, który przyjmie znamie bestii na rękę bądź czoło i odwróci się od Boga, zginie na wieki, kiedy ten Bóg przyjdzie, aby sądzić ziemię? Podejmij decyzję o wiecznym znaczeniu, a Bóg pomoże ci przetrwać te chwile czasów końca,
które już teraz rozpoczęły się, w których uczestniczymy. Amen.